Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adamo 15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku sprawdzania map do FSA 19. W tym odcinku mapa Róża. Bardzo Milusia się nazywa. A czy też Milusia będzie wyglądała? Zaraz się o tym przekonamy. Dodatkowo mógłbym powiedzieć, że to chyba moja pierwsza tak malutka mapa w tej serii Farminga. Chociaż nie pamiętam dokładnie, jakie te mapy miałem, bo trochę ich było. Ale mi się zdaje, że tak mała na pewno nie była. Jak była, to była podobna. Mniejsza z tym. Dawno na pewno takiej nie było. I z jednej strony fajnie, bo są widzowie, którzy lubią pograć na czymś małym. A tym bardziej no nie mam nowych map. A chciałbym zawsze sprawdzać to, co jest pod ręką. A że wskoczyła piękna róża, no to fajnie by było. Jak widzicie, 14 pól. No 14 pól, no to no coś pięknego. Całą mapę można samemu sobie robić na 30 i 60 ewentualnie jakimś dużym. Ursusiku, jesteśmy na gospodarce, czy jedynej, nie wiem, bo jak dobrze wiecie, ja przed nagrywaniami nie sprawdzam map, tylko wchodzę, bo chcę sam poznawać tą mapę. Gdy ja ją bym wszedł, poznał, to jakoś by mi się nie chciało chyba tego drugi raz nagrywać, jakoś opowiadać, jeżeli bym wiedział, o co chodzi. Ja lubię sam poznawać, a potem nawet niekiedy czego się nie znajdywać, bo to jest fajna sprawa. Dobra, mamy kurniczek, mamy płytę na obornik, tutaj mamy wyjście na pastwisko. Brameczka troszeczkę się nie udała, wlazła tam, gdzie nie potrzeba. Zawsze to jakiś in minus. Mamy trawkę. Bardzo ładne tutaj pastwisko, nie powiem, fajnie zrobione. Łobora, tutaj gnojóweczka. Kurde. Zasieki grube, nie powiem. Ale udało się przeskoczyć, to do środka się otworzyło. No, jest właśnie, widzę parę mankamentów, które no nie każdemu się może to podobać. Czyli tam ta barierka w ścianie, tutaj drzwi wchodzą. No, zawsze to jest taki mały niesmak, ale no cóż, no takie jest życie, nie zawsze to może wyjść. Okej, te drzwi się nawet dobrze tworzyły. Uff, już się bałem, że wejdą w tą. Kurna cholera, więc to jest studnia jakaś. Dla mnie to jakaś studnia wygląda, ale mniejsza z tym tu. Wsypane, nie wiem, wapno pod drzewem. Drzewo lepiej będzie dochodzić wtedy, nie wiem. Beka. Tutaj garażyk akurat na oryginalny w tym momencie maszyny. Czy tam bardziej stodowa, to chyba jakby bardziej powiedzieć przejazdowa. Tu jest bardziej garaż, w którym nie ma nic. Ale zawsze to coś. Wiata, pod którym najlepiej wchodzi bizon, to zawsze. Tak wygląda. Pryzma na QQ Ridze. Dobrze. O, fajne na przykład. O, bardzo mi się podobają te drewniane drzwiczki. Takie dość. Właśnie, czemu ja tak wysoko jestem? Czy z drugiej strony może nawet lepiej, bo wtedy więcej widać. Tylko bez przesady. No. Bramka bardzo fajna. Lubię takie smaczki drewniane. Bin z muchawą. To taka stara, dobra, poczciwa wersja. Idźmy dalej. Tutaj z tamtej strony możemy jeszcze wejść. Dobra, tutaj mamy Fiata, czyli kolejny garaż. Tutaj mamy wyjście do ogródka. Fajnie z jednej strony, można tak przejść sobie całość naokoło. O nie, tu jest zablokowane. Ale taki fajny ogródek przed domem. Większość tak ma, więc. Więc czemu by nie? Tutaj pomidorki. Tutaj już druga część, czy druga gospodarka? Ty, wyglądałoby to, jakby to była druga gospodarka. No bo po co druga ta? Ale beka, wyjazd. Wyjazd z tego garażu? Czy to nie? Ale bajeransko jest zrobione. Jeden budynek, który należy w połowie do jednego sąsiada, w połowie do drugiego sąsiada. W szoku jestem, bo to jest dobry pomysł. No bo z jednej strony to są jakby dwie gospodarki blisko siebie, czyli jakby rodzinny interes, no bo nie oszukujmy się, no nikt by z sąsiadem, którym się zbytnio na przykład nie zna, czy nie lubi, nie miał otwartej przejazdowej tutaj drogi koło bina, a myślę, że to bardziej liczone jest jako drugie gospodarstwo. To jest chałupa. Yes, of course. Ewentualnie, no mniejsza z tym, moje myśli zostaje dla siebie. Tutaj mamy jakąś łoborę znowu. Znów te zasieki grube. Tu, Jezus Maria, jakaś wiata. Co to jest, że się tak zapytam? Teraz to jest dziwne to trochę. Czekajcie. Tutaj coś tu będzie? Czy to tylko tak dla pizzy ma być? To chyba tak dla pizzy ma być zrobione. Jo, to tak dla pizzy jest chyba zrobione.
dziwna sprawa, jeżeli chodzi o tą ala dziwną wiatę. No z jednej strony można sobie dubelki kłaść, czy coś w tym stylu, czy te zwierzęta mają gdzie chodzić, tak to tak, no trochę, trochę bajranckie, pierwszy raz takie coś widzę, no ale no niechaj tak będzie. A nie, tu jest ta sama wiata, tylko że już normalnie. Nie wiem, dziwne. Dziwne tutaj, co autor miał do pokazania. Płyta na obornik i oczywiście gnojuwa. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te główne gospodarstwa. Chciałem się tylko dowiedzieć po mojej prawicy, no czyli tutaj są świnie, dlatego może też ten taki placek tam, żeby one miały po czym chodzić, żeby się tam miały gdzie skitrać. Najważniejsze, że nie mogę tego kupić. O, mogę jednak, uf, bo już tak klikałem sobie, przeważnie już jestem nauczony, że klikam, ta, one sobie będą tu chodzić. Dlatego tu mają takie specjalne miejsce, okej, cza-cza-cza-czaje. Dobra, nie ma problemu. Jeszcze przejdźmy się do tych krów, czy tu mogę też kupić krówki i zobaczyć, czy one mają wygodne życie. Czy też nie, właśnie też nie mogę zbytnio kupić, więc ciężko mi tu było coś powiedzieć i chyba nadal nie mogę tutaj kupić. Że tu będę mógł kupić na pastwisku, ewentualnie właśnie tu. Nie zawsze tam, gdzie się chce, tam by było. Kupmy parę zwierząt. O. Akurat no, na te krowy, ile kupiłem, to w sam raz, bo więcej to tak by się tutaj gnieździły dość. Może jeszcze z dwie by max weszły, żeby tak to miało ręce i nogi. Okej, dobra. Gospodarstwa mamy za sobą. Mamy za sobą, więc możemy wyjść na drogę. Zobaczyć, co tam piszczy, świszczy. Tutaj jeziorko. Kaczki pływają. Też na temat kaczek ostatnio. To tak, średnio bym powiedział, ale mniejsza z tym. Róża, 50 km na godzinę. Mamy sąsiada. Soletysa. Przepraszam, to nie sąsiad, to soletys. Mamy sklepik. A la warsztat. Tak teraz z ciekawości. Jeżeli taki malutki sklep. Dobra, kupmy jakiegoś małego ciągniczka, na przykład tego Fenda. Wypożycz. On się tu pojawi? Nie. Czyli to taki mały miszmasz był tylko. Okej. Nie, bo pisało sklep i jest warsztat. I mnie tak zaciekawiło z tym warsztatem. Jeżeli tu by dali taki mały sklep, no to tak średnio maszyny by się zmieściły. No ale dobra. Niechaj tak będzie. Tutaj sklepu nie ma. Pola. Pola ogólnie małe. No jak na taką małą mapę, no to... Nie mogło być nic innego. Nie oszukujmy się tego powiedzieć. Szybki łyczek. Żebym miał jakoś siłę jeszcze gadać. Okej, pójdźmy sobie teraz tą drogą. Tu sama trawa rośnie. Bardzo ładnie, gęsta dość. Więc ładnie to wygląda. Kolejne pola, kolejne teraz rzeczy. Skupy. A, proszę bardzo, już wiemy, gdzie jest sklep. No, za cholerę bym nie domyślił się. Aż mi się przypomniały stare dobre czasy farmingowe, bo kiedyś tak się robiło. Na łące były takie rzeczy, no ale dobra. Dawno nie widziałem takiego stogu słomy, a tym bardziej to jest chyba sprzedaż słomy. Plus jakiś skup wariacki, więc grubo. Idziemy sobie dalej. Tutaj oczywiście na tej łące jest sklep. Bo tu właśnie pojawił się nasz fędzik kupiony. Z jednej strony dobrze, że to zrobiłem. O, ale fajna droga, dziurawa. Z tej strony kombinowane całkiem spoko. Jeden sąsiad. Tu się kończy róża. Tutaj się kończy róża. Tutaj mamy jakiś dojazd tylni do czegoś. Widzę, że coś jest grubego. Proszę bardzo, biegazownia. Ej, z jednej strony jak na biegazownię, całkiem spoko wymyślone. Tylko czemu ta butla jest w tych kontenerach? Trochę słabo. Wiele nie dociągnięć ma ta mapa, naprawdę. Wiele rzeczy, które jednak kolą oczy, gdy się od razu to zobaczy. Pomysł fajny, wszystko dobrze, ale takie właśnie detale na szybko. Dlatego już wiem, dlaczego niektóre mapy nie idą na modhub. Ale mniejsza z tym. Nie o tym tutaj mowa. Główna droga, wolno jeżdżą i tak. Tutaj tartak, dość malutki. No i przędzalnia. No ale wiadomo, że no, o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o sprzedaż drzewa, bo
bo tylko tutaj drzewo jest. No dobrze, no. Bo za szybko. I teraz gdzie tutaj wjechać z powrotem? Bo za tym gospodarstwem chyba. Okej. No i to chyba na tyle chyba, tak? No nie oszukujmy się, tutaj 40-minutowego odcinka nie będzie, bo... A taki smaczek na przykład jest, jak dym z komina, tak? O, kolejny. Jeszcze jakiś dym? O, kolejny dym. Proszę bardzo, ile dymu. No, takie smaczki umią być, a... W niektórych miejscach jest troszeczkę niepoogarnięte. No powiem szczerze, taka mała mapa, żeby sobie pograć typowo na najmniejszych maszynach, no w sam raz, ale... Na pewno zrobiłbym jakiś update, żeby tu no, dla tego smaczku to wszystko się zgadzało i nie kuło w oczy niektórych tutaj mankamentów. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie już na jutro na kolejny odcinek, prawdopodobnie z Survivalu, oczywiście z Brączusiem. Na razie, trzymajcie się, cześć!